Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale Tumanu Fro Ules. Dzisiaj chcę porozmawiać z wami, opowiedzieć wam o mojej Angoli, czyli moim drugim kraju i o tym, jak go widzę z mojego doświadczenia, mojej perspektywy, moimi oczami. Angola, jak już wspominałam, jak już wiecie, jest moim drugim krajem. I całe życie wiedziałam, po prostu wiedziałam, że muszę tam pojechać. Rodziłam się tu, wychowałam się tutaj, w Polsce. Jednak Angola zawsze była drugą częścią mnie. Tak jak wspominałam już w pierwszym filmie, spotkania z ludźmi, z kulturą, muzyka, która naturalnie przeze mnie przepływała, taniec, jedzenie. Z tym wszystkim miałam do czynienia. Jednak musiałam poznać tą moją drugą stronę, moją rodzinę, mój kraj. Osobiście, swoimi zmysłami zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć, wszystko zrobić sama. W trakcie tego filmu postaram się wkleić tyle zdjęć i klipów, ile się da. Lądując już w Angolii, to było niesamowite uczucie. Byłam już w wielu miejscach, ale Angola jednak ma to ten inny wymiar znaczenia dla mnie. I już lądując, widząc tą czerwoną ziemię, widząc te niskie budynki, no poczułam w końcu zobaczę wszystko na własne oczy. Lądując też miałam taki bardzo duży wewnętrzny spokój. To było coś w stylu, jestem w domu. Podziwiałam wszystko, chłonęłam wzrokiem, zmysłami, jadąc pierwszy raz po ulicach samochodem. Podziwiałam pierwsze wrażenie odnośnie Angoli. Kontrasty, dużo kontrastów. Z jednej strony dzielnica bogata, piękne domy, wysokie budynki, centrum wyglądające jak w każdym innym mieście w Europie. Natomiast z drugiej strony getta, Musekesz, dzielnice biedne, budynki z blachy, brudne ulice, bardzo dużo śmieci na ulicach, domy zabezpieczane są bardzo wysokimi murami, bardzo wysokimi bramami. Także tak naprawdę z zewnątrz nie jesteś w stanie dojrzeć drzwi wejściowych do domu. Jest najpierw taki wysoki mur, brama i dopiero kiedy ją otworzysz, to wchodzisz tak naprawdę na przedsionek, który jest na dworze i dopiero później wchodzi się do domu. Bardzo dba się tam o to zabezpieczenie domów, ponieważ jest bardzo dużo złodziei. Ludzie się po prostu boją. Ja mieszkałam w dwóch miejscach, u kuzynki i kuzyna. U kuzynki, która mieszkała przy lotnisku. Dzielnica, powiedziałabym, średnia. Nie było to typowe getto, ale nie były to też piękne, duże domy, niemalże wille, tak jak u kuzyna, który z kolei mieszkał około 2 godzin jazdy samochodem od centrum właśnie Luandy. W domach spotkałam się z tym, że codziennie przychodzi pomoc domowa, która sprząta i która
przygotowuje posiłki. A to było przynajmniej u tych członków mojej rodziny normalne. Jeżeli ktoś ma dobrą pracę, może sobie pozwolić na to, żeby mieć pomoc domową, to to ma, ale oczywiście wiele osób, jeżeli nie większość tak naprawdę, nie ma jednak tej pomocy domowej i tak jak u nas wszyscy robią wszystko sami. Moja rodzina w Angolii była bardzo zdziwiona, że mówię po portugalsku. Wtedy mój portugalski był jeszcze na poziomie takim, że jednak cały czas musiałam się wdrażać i jeżeli mówili za szybko, to niczego nie rozumiałam i się po prostu gubiłam. I cały czas tylko musiałam prosić, żeby mówili devagar, czyli powoli. Teraz mój język portugalski zdecydowanie się poprawił. Mam z nim kontakt na co dzień. Rozmawiam w nim wiele godzin, każdego dnia. Jest progres. Jestem z siebie bardzo, bardzo, bardzo dumna. W każdym razie rodzina była bardzo zdziwiona, że mówię po portugalsku. A kiedy zobaczyli, jak tańczę i że tańczę kudura, frehaus, to już w ogóle było pozamiatane. Do dzisiaj nie pamiętam każdej dokładnie osoby, kto jest kim tak naprawdę. Muszę sobie co chwilę przypominać, bo rodziny są ogromne. Wielu kuzynów, kuzynek, ciotek, wujków, siostrzeńców, siostrzenic. Kto jest od kogo, ciężko się połapać. Piękne centrum. Nie jest tak, że ludzie mieszkają tam w domkach z trawy. Są również normalne bloki. Są dzielnice, tak jak mówiłam, dużych domów, pięknych willi. Są dzielnice getta. Giszka! Vamos embora, aqui não é mistura. Kaputo, menino tá cantando. Que pensamento tá na lança. Lágrimas que caem nos olhos da Kota. Que só pensa no dia do amanhã. Są bardzo duże odległości, na przykład kiedy mieszkałam u kuzyna w dzielnicy Villa Kiesi, do centrum Luandy były 2 godziny jazdy samochodem w jedną stronę, bardzo zakorkowane ulice, więc trzeba było naprawdę dużo cierpliwości każdego dnia dojeżdżając do i z centrum. Połowę dnia tak naprawdę spędzało się w samochodzie, co było bardzo męczące. Transport publiczny tam właściwie nie istnieje jako taki. Istnieją biało-niebieskie busy o nazwie taxi, które nie jest takim polskim taxi, w którym zmieszczą się 4 osoby i po które można zadzwonić albo złapać na ulicy machając. Złapać machając oczywiście można, ale trzeba wiedzieć, gdzie stanąć, żeby to taksi złapać. Przystanki nie są w żaden sposób oznaczane tak jak u nas. Trzeba wiedzieć, gdzie po prostu ludzie się zbierają. I wtedy to taksi podjeżdża w to określone miejsce i krzyczą, w jaką stronę jadą. Kamama, kalemba dojś, kalemba dojś. Żeby ludzie, którzy jadą w tamtą stronę, mogli wsiąść do taksówki i się zabrać. Bardzo często te taksi są przepełnione po prostu ludźmi. Taksówkami też nie wiecie, ile czasu tak naprawdę spędzicie dojeżdżając z nimi w określone miejsce. Może być tak, że będzie to pół godziny, a może być tak, że będą to 2,5 godziny, ponieważ taksi będzie jechało sobie gdzieś tam jeszcze naokoło, przez jakąś inną dzielnicę, jeszcze przez tą, jeszcze. Może być tak, jak na przykład kiedy wracaliśmy z Dalatandu właśnie, zajedzie sobie jeszcze w jakieś inne miejsce, żeby gdzieś tam załatwić sobie swoje prywatne sprawy, oddać gdzieś dokumenty i tak dalej.
trzeba uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na to, że polski zegarek to nie jest to samo co angolański zegarek. Turyści lub osoby o lepszej pozycji raczej z tego taksi nie korzystają. Mają zazwyczaj swoje samochody lub samochody, które wynajmują razem z kierowcą, któremu również się płaci. Kierowcy samochodami również podjeżdżają w jakieś określone miejsca. Jeśli mają miejsce, to wtedy zabierają ludzi w tym kierunku, w którym jadą, albo jeśli mogą, to w kierunku, w którym ludzie sobie zażyczą. Więc tak jak mówiłam, cierpliwość, cierpliwość. Ja osobiście tej cierpliwości nie mam. Jest to jedna z cech, z którymi musiałam walczyć właśnie w Angolii. Czeka się zawsze na każdego, przy każdej okazji, kiedy tylko możesz, czekaj. Umawiając się z kimś, 14, bądź pewien, bądź pewna, że będzie to godzina 17 najwcześniej. Tak naprawdę nie planuje się tam życia, żyje się z dnia na dzień. Zależy też od osoby, od sposobu pracy, sposobu życia, specyfiki tego, co ta osoba robi. Z mojego doświadczenia nie jest tak, że planuje się coś i na 100% wiesz, że te plany wypalą. Możesz jedynie sobie tak nakreślić, że coś będziesz chciał zrobić, a jak, kiedy, z kim to wyjdzie, to już pozostawia się w rękach losu. Miałam to szczęście, że przy domu kuzynki, u której mieszkałam, znajdowało się od razu studio Next Step, tancerza Fortunatu. Pierwsze co, pobiegłam na kilka zajęć, więc spędzałam tam tak naprawdę tyle czasu, ile tylko mogłam. Zajęcia taneczne nie są aż tak popularne w Angolii. Nie jest tak, że chodzi się tam dumnie na zajęcia afrohausu czy kuduru. Wydaje mi się, że dla ludzi to jest coś naturalnego. Oni robią to na co dzień, nie potrzebują iść do szkoły, żeby się tego nauczyć. No jak widzę tak naprawdę, jak to wygląda z tymi dojazdami, taksówkami, z rozdysponowaniem czasu, ze stylem życia, to tak naprawdę nie dziwię się. To nie jest tak jak u nas, że sobie zaplanujecie, że co poniedziałek chodzicie na zajęcia o tej i o tej. Korzystałam tyle, ile tylko mogłam oczywiście. Udało mi się odwiedzić również Inspira Danza Manuela Kanzy i współpracować z tancerzami właśnie tam. Zajęcia prywatne z Virgilią, z Pinky do Sztoky, z Wandu Poster. Tam wymagają od ciebie 10 razy więcej energii, sprawności, wytrzymałości. W tym klimacie, w tym upale,
Upał plus bardzo, bardzo, bardzo intensywny wysiłek fizyczny. To co innego niż taniec u nas na wygodnej, klimatyzowanej nieraz sali. Tylko no właśnie, często albo na ulicy, albo na sali, która tak naprawdę ma podłoże normalne, betonowe i jest w niej 60 stopni ciepła. A propos ciepła, wyobraźcie sobie, że istnieje coś takiego jak alergia na słońce i na ciepło właśnie. Pierwszy raz spotkałam się z tym, kiedy mieszkałam w Portugalii i pierwsze moje lato tam to właśnie były narodziny tej alergii na słońce, która również pojawiła się w Angolii. Plus problemy żołądkowe. Podejrzewam, że jednak mycie owoców wodą z kranu. Być może pierwsza taka styczność z typowym tamtejszym jedzeniem gdzieś tam też mogło mieć wpływ na mój bardzo, bardzo wrażliwy żołądek. Ogólnie czułam się bardzo dobrze i na siłach normalnie. Nie czułam, żeby to było jakiekolwiek zatrucie, tylko po prostu to były takie codzienne, regularne. Za drugim razem, kiedy pojechałam do Angolii, tego już nie było. Wtedy zadbałam już o to, aby nawet myć zęby wodą butelkowaną mineralną, więc być może to właśnie wpłynęło na moją poprawę, albo być może to, że już organizm jednak się uodpornił i przyzwyczaił. Jadąc do Angolii warto zrobić to ze zorganizowaną wycieczką, jeżeli nie macie tam rodziny i chcecie odwiedzić ten kraj. Dlatego, że na własną rękę bardzo ciężko jest cokolwiek załatwić. Wszystko jest kwestią właśnie transportu. Kiedy jedzie się tam do rodziny, jest zupełnie inaczej niż kiedy jedzie się na wycieczkę, która ma określony przebieg wydarzeń, określone zaplanowane atrakcje na każdy dzień. Rodzina w ten sposób nie patrzy, żeby każdego dnia jakąś atrakcję zaplanować, ponieważ jednak każdy żyje tam gdzieś tam tym swoim spokojnym życiem, pracuje i tak dalej. Oczywiście zwiedzaliśmy tyle, ile mogliśmy. Zaopiekowano się nami pod tym względem, że mieliśmy właśnie ten transport i kierowcę zawsze zapewnionego. Dalsze wycieczki potrzebowały już grubego planowania i organizowania. Część dni upłynęła nam na nudzie po prostu. Było super spędzić czas z rodziną, poznawać nowe osoby, które wchodziły, wychodziły. Po prostu pobyć tam normalnie. Być. Jednak będąc tam przez jakiś czas chciałoby się zobaczyć jak najwięcej, a nie zawsze właśnie miałam tę możliwość. Jest również kwestia taka, że nie pozwolą ci tam wyjść samej z domu. Po zmroku to już zapomnij, czyli po godzinie 18. Zwłaszcza kiedy nie jesteś stamtąd, traktują cię jak oczko w głowie. Dbali po prostu o to bezpieczeństwo. Co pod tym względem bezpieczeństwa, no słyszy się jednak, że się dzieje, że osoby są w stanie tam po prostu zabić za to, żeby zabrać komuś telefon. Trzeba po prostu zdrowego rozsądku, bezpieczeństwa i jakiejś tam jednak dozy nieufności, mimo tego, że czujesz się dobrze, swobodnie, to jednak przypominają ci o tym na każdym kroku, że no nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. Zwłaszcza, że oni wyczują, kiedy ktoś jest z Europy. Jedną z dalszych, chyba tak naprawdę jedyną dalszą wyprawą, jakiej byłam, było dalatando.
miasteczko na północy, około 3 godzin jazdy od Luandy. Dalatando jest o wiele mniejszym, wiadomo, o wiele spokojniejszym miejscem niż Luanda, cichym. Przypomina mi to troszeczkę taką typową miasteczko, wieś polską. Kiedy tam byliśmy, akurat nie było wielu ludzi na ulicach. Znowu kontrast, piękny hotel, w którym się znajdowaliśmy i z którego był widok na totalne ruiny, w których również ludzie mieszkali. Przepiękne malownicze z takimi górkami i w stronę jednej z górek właśnie szliśmy, kiedy byliśmy odwiedzić rodzinę w typowym getcie. Wracaliśmy po ulewie, która naprawdę, deszcze są tam ogromne. Przekonałam się o tym, zwłaszcza kiedy byłam w lutym i wtedy była pora deszczowa. I kiedy tam pada, nawet niekoniecznie tak długo, ale tak mocno, że deszcz, woda przedostaje się do domów i bardzo często trzeba czymś tamować ten przepływ. Ulice są całe w wodzie, nawet nie po kostki, wyżej. Dzieciaki później się w tej wodzie bawią, ale jest ona bardzo brudna. Samochody zamieniają się w łódki tak naprawdę, które próbują się przedostać przez rzekę. Co jest ciekawe, ta woda po jakimś czasie wysycha kompletnie. No, jeden dzień prawie, że nie można wyjść z domu, ale później już wszystko jest wyschnięte i wraca do normy. W listopadzie aż tak wtedy nie padało, ale w Dalatando faktycznie była taka ulewa, że kiedy wracaliśmy z odwiedzin, urodziny, schodziliśmy po tej pięknej, czerwonej ziemi, no to po prostu było jedno wielkie błotko, z którego z chęcią bym po prostu zjechała na worku, ale miałam na sobie takie cieniutkie sandałki, które nie bardzo pozwoliły mi na zejście stamtąd, więc kilka małych siostrzenic podtrzymowało mnie, dwie za jedną rękę, dwie za drugą rękę, i schodziłam z nimi, bo inaczej nie dałabym rady. Silne są skubane. I cudownym przeżyciem było też spędzenie Dnia Niepodległości Angolii 11 listopada, tego samego dnia, którego w Polsce obchodzimy Dzień Niepodległości. Kiedyś organizowane były jeszcze w Warszawie te Dni Niepodległości Angolii. Wtedy była jakaś super impreza. Angolańczycy nie tylko zbierali się na wspólne jedzenie, taniec. Pamiętam, że te imprezy były naprawdę super. Dzień Niepodległości Angolii w Angolii był zorganizowany przez jednego z naszych znajomych, Addisona Maize, na plaży. I kiedy wchodzicie tam na plażę, nie jest tak jak w Polsce, że po prostu leżycie sobie na leżaczkach i czytanie gazety. Nie. Co kilka centymetrów macie inne skupisko ludzi. Tutaj ktoś sobie robi grilla, tutaj ktoś inny ma jakieś inne jedzenie. Każdy ma swoją muzykę, co koc to głośnik i to inna muzyka. Każdy tańczy, śpiewa, bawi się. Jedna wielka fiesta, feszta. Zabawy, gry. My graliśmy w bardzo fajną, która nazywa się Garafa. Potem przenieśliśmy się na słynną kizomba na Wuła,
czyli kizomba na ulicy. Każdą niedzielę organizuje się tam w jednym miejscu właśnie kizombę, którą się tańczy na ulicy. I zazwyczaj trwa to od godziny 17 bodajże do 21. Jest to po prostu cudowny klimat. Ja nie jestem tancerką kizomby i semby. Tańczę tylko na imprezach, na festiwalach, ale to, co tam było, to było po prostu coś pięknego. Tam w ogóle się nie myśli. Po prostu idziesz, płyniesz. Kizomba tam, to, co ja zobaczyłam, to było coś tak czystego, coś tak pięknego. To była taka typowa, piękna Angola w tym tańcu, w tej kizombie, w tej sembie, w tym, co oni tam wyprawiali. To czysta radość, czysta miłość do tańca. Nie było tam żadnych przesadzonych rzeczy. Nie potrzeba było robić żadnych wymuszonych akrobacji, chociaż robili. To właśnie też było takie naturalne, niewyuczone. Do tego stopnia, że ja, kiedy z kimś tańczyłam, to nawet nie pamiętam, jak to się stało, że zaczął tak mną wywijać, tak mną obracać, podrzucił mną w taki sposób, że gdzieś tam ukucnął i ja wylądowałam na jego kolanie, później z tego mnie podrzucił do jakiejś innej pozycji. W ogóle nigdy w życiu nie pomyślałabym, że mogłabym coś takiego zatańczyć. Kto był, ten po prostu wie i na pewno potwierdzi, że no to jest po prostu legenda sama w sobie. Zupełnie inny klimat, to jest właśnie to, to jest Angola, to jest kolebka, tam się wszystko właśnie narodziło. Dzisiaj będzie żami łaszala.